Siemanko, ja jestem Adam, a to jest kanał 11 metr i witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. W nieco innej aranżacji was witam, ale jest powód, dlaczego nagrywam to tak szybko, w sumie na szybko, bo, że tak powiem, news jest dość gorący. Pierwsza sprawa to porozmawiamy sobie o Zidanie, który ostatnio powrócił na ławkę trenerską i będzie, że tak powiem, przewodził królewskim, tak jak to robił te 283 dni temu. Porozmawiamy sobie o tym, czy to jest dobra decyzja, czy zła decyzja, o tym wszystkim, ale też jest news w sumie z niedawna, bo Louis van Gaal ogłosił zakończenie swojej kariery. I o nim sobie też porozmawiamy, bo Holender jest, co by nie było, dość kontrowersyjną postacią. Zapraszam. Louis van Gaal w wieku 67 lat postanowił zakończyć swoją karierę trenerską. Warto wspomnieć, że ten człowiek był trenerem takich klubów jak Duma Katalonii, Bayern Monachium i tak jak w ostatnim czasie Manchester United. I został on zastąpiony na tym stanowisku przez José Mourinho. Sam powiedział na antenie holenderskiej stacji telewizyjnej, że on jest już emerytem, że w zasadzie to umówił się z żoną, że w wieku 55 lat zakończy karierę trenerską. Pociągnął do tych 65 chyba, z tego co kojarzę, bo 2 lata temu chyba zakończył karierę, o ile pamięć mnie nie myli, jeżeli chodzi o przygodę z Manchester United. Jakoś bardzo niespecjalnie mnie ruszyła ta informacja, przez to, że pamiętam go z takiej brzydkiej gry w piłkę. Jego zespoły raczej nie były jakieś niesamowite, w sensie mówię o tych ostatnich doznaniach. Czy to reprezentacja Holandii, czy właśnie wspomniany Manchester United raczej prezentowały taki średni futbol. Osobiście dla mnie nie podobało mi się to i myślę, że jakoś świat nie będzie za nim płakał, a raczej zapamięta go też właśnie z tych ciężkich, ciemnych, złowieszczych, można by powiedzieć, czasów właśnie z trenowania Czerwonych Diabłów. Tak więc no ja mu życzę jak najbardziej udanej emerytury, no i co? Tyle w temacie. A teraz przejdziemy do tematu głównego tego odcinka, bo trzeba sobie powiedzieć o nowym, starym, można powiedzieć, powrocie króla. Po prostu Zinedine Zidane stwierdził, że jednak dalej będzie prowadził Real Madryt i po tych przerwie, tych chyba 280 kilku dni, wraca na ławkę trenerską. Ponoć zawodnicy nie byli zaskoczeni, wiedzieli już o tym od kilku dni. Solari, że tak powiem, ustąpił miejsca koledze z drużyny kiedyś i teraz z samej załogi Realu. Co można powiedzieć o tej, nie wiem, zmianie na ławce? Pokrótce, no będzie zarabiać niesamowitą fortunę pewnie, bo Perez, jak wiemy, ma pieniądze, ma skąd je brać, ale to nie jest ważne. Postawił warunek, że muszą być te wzmocnienia w lato i to na pewno będą duże dwa nazwiska i kilka takich nazwisk, które muszą pójść na ławkę rezerwowych, bo jak wiemy, no duża, że tak powiem, rezerwa musi być w zespole. Sam ruch Zidana. Miał kilka ciekawych propozycji. Myślę, że to może być strzał w stopę. Bardzo życzyłbym sobie, żeby jednak Real wyszedł z nim na prostą i żeby dalej, że tak powiem, królowali w tych wszystkich rozgrywkach, jak to było za jego czasów, ale boję się, że to może się skończyć kiepsko, po pierwsze. Nie wiemy, jakie to będą wzmocnienia jeszcze, czy dostanie wszystkie nazwiska, które sobie życzy. Po drugie, dołącza w ciężkim momencie dla zespołu i no jest to inny zespół niż chociażby ten rok temu. On odchodził w glorii i chwale, przychodzi teraz jako taki no troszkę wybawiciel, no ale zobaczymy, czy mu się to powiedzie. Jak najbardziej trzymam kciuki, tylko jak zwykle muszę stonować, że tak powiem, zapędy i uśmiechy, bo może się to skończyć różnie. Ja osobiście chciałbym zobaczyć kolejny raz, jak w Champions League będą znosili kolejne trofeum za jego kadencji, ale myślę, że będzie potrzebował sporo czasu na odbudowę zespołu i to nie będą takie efekty bardzo szybciutkie, bo przypomnijmy, że nie został zastąpiony Cristiano Ronaldo w zespole i jest tam kilka braków po prostu,
które trzeba załatać i też będzie potrzeba po prostu czasu na to. Myślę, że też miał dużo ciekawszych wiele ofert Zidane, takich, nie wiem, Juventus, Chelsea, to mogłyby być wyzwania dla niego, a Real, no mówię, może się skończyć po prostu kiepsko. Nie życzę, przestrzegam. W dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Ja zapraszam Was do zasubskrybowania kanału, do oglądania, że tak powiem, filmów. Sprawdźcie pozostałe poprzednie materiały. Wbijajcie też na naszego Facebooka, Instagrama. I co? I do zobaczenia wkrótce.